dobry Państwu, Maciek z tej strony. A dzisiaj dla Państwa mam przygotowane, znane i lubiane Audi A4 B8 w bardzo poszukiwanym motorze, czyli 3 litry TDI 240 koni. Mamy tu oczywiście quattro, przy okazji jest to manual. No i dodam jeszcze, teraz jak widać to na filmie, jest to też dosyć mniej spotykany sedan, ale też przez to bardziej poszukiwany. Co warto wspomnieć jeszcze o aucie. Aucie fajnie wyposażone, 2008 rok i przede wszystkim jest od pierwszego, jedynego właściciela, od nowości, tak zwany właściciel zero w briefie. Starszy facet miał ją przez tyle lat, ale też się nie dziwię, bo te auta są bardzo wdzięczne do jazdy. Bardzo przyjemnie się nimi jeździ, zwłaszcza w napędach. Zdają radę w górach i na trasie. No i moc jest naprawdę wystarczająca. To auto idzie z każdego biegu, z każdych obrotów. Cóż jeszcze o aucie. Kolejny naprawdę bardzo duży plus. Każdy jedyny serwis zrobiony w ASO Audi. Tym ASO, które tutaj widzicie, jest na z tyłu na obramówce wokół rejestracji, czyli Hittingera. Więc na pewno o stan techniczny nie musicie się martwić. Pewnie teraz, jak też widzicie na filmie, wizualnie jest świetnie utrzymany. Nie ma nad nim korozji, nie jest poobijana, czysta, ładne tarcze. Ładne zawieszenie, nic nie puka, nic nie stuka. A z cech wizualnych no mamy oczywiście srebrne obramówki wokół szyb. Przy okazji must have, czyli big xenony, bo to auto dużo lepiej wygląda na tych lampach. Z tyłu są jeszcze czujniki parkowania, no i oczywiście czujnik zmierzchu i czujnik deszczu. Auto jest bezwypadkowe. Miałem wasze malowany tylko tylny błotnik i wycieniowane drzwi, ale to w Niemczech. Normalna sprawa, przez tyle lat coś się mogło wydarzyć. Cóż jeszcze mogę dodać? No ogólnie o cenach aut mogę wspomnieć, że B8 w 3 litrach są bardzo drogie, ponieważ jeżeli sprawdzicie takie auto w całości jako nieuszkodzone, trzeba zapłacić samej akcyzy około 5-6 tysięcy, a potem jako ja przedsiębiorca jeszcze muszę od tego odprowadzić oczywiście VAT i podatek dochodowy, więc to wszystko musi dojść do ceny. No a jeszcze taka mniej ważna sprawa, no przecież wiadomo, 3 litry w quattro było dużo droższe w salonie, więc też klienci, którzy sprzedawali ten samolot używany 2, 3, 4, 5-letni, nie będą chcieli za takie Audi tyle co za biedną dwulitrówkę. Ale warto czasami zapłacić więcej i mieć samochód, który jeździ naprawdę dobrze i daje przyjemność z jazdy, bo nie oszukujmy się, im dalej w las, tym te samochody mają coraz mniejsze pojemności. Nawet już chyba Octavia ma 1.0 silnik. To nagrajmy sobie wnętrze. Tak jak wspominałem, auto było serwisowane całkowicie tylko w ASO. Tutaj macie wpisy początkowe. Tutaj dalej 146. Fajnie, bo te wpisy są dość szybko. Przeważnie niecałe 20 tysięcy. Czasami potrafi być 15. Tutaj nawet macie 161, 167. To naprawdę są dość bliskie. 180, 187. Więc fajna sprawa, na pewno ten silnik mu to nie zaszkodziło, częsta wymiana oleju. No i tutaj dalej 202, 205, 218 i teraz 232, a aktualnie mamy 236, czyli tak naprawdę auto ma przejechane tylko 4000 km od tej ostatniej wymiany, która była robiona na koniec maja. Tutaj jeszcze są te potwierdzenia, bo jak robicie też serwis, to jest takie potwierdzenie, co było dokładnie zrobione, bo nie zawsze tutaj w tej książce wszystko jest. Tutaj mam większość tych, no ale nie będę pokazywał na filmie, żeby go zbędnie nie przedłużać. Schowam sobie to do schowka i lecimy z pokazywaniem Wam wnętrza. Ale że tak powiem, dla wielu osób najważniejsze serwisy, co też przede wszystkim nie jest tanie, mamy z głowy. Lewa strona. Tutaj przyciski, mamy też automatycznie składane lusterka. Tutaj to wygląda tak, ta listewka, standardowo leciuteńkie rysy, norma. To możecie teraz wziąć na nagranie w filmie, lekko to zdrapać. Światło automat, oczywiście must have, bardzo ładnie utrzymana kierownica. Nie wiem, czy to będzie widać, postaram się, może się uda ją tutaj dokładnie złapać, ale to też jest ciężko takim zwykłym telefonem. Ale kierownica jest igła, świetnie utrzymana. Mam oczywiście dwa kolorowe wyświetlacze, komputer pokładowy. Dalej, tutaj troszeczkę ten większy, z większą ilością punktów wyświetlacz.
Teraz środeczek. Jest zmyjarka. Wewnątrz w bagażniku mamy nawigację. Tutaj jednostrefowa klima, ale mamy też grzane fotele. Pakiet chrom na gałce od zmiany biegów. Tutaj bardzo ładnie utrzymana. Nawet te wszystkie plastiki są takie ładne, niewypalcowane. Widać, że ktoś bał o to samochód. No i mamy nawigację, bo tutaj jak macie przyciski, to wtedy Audi ma nawigację, że tak powiem, z fabryki. Bo jeżeli tu tego nie ma, to tu mamy dodatkowe przyciski od radia zamiast tego Chargera od CD. Tutaj listewka z napisem Quattro, schowek. Tutaj też jest ten chrom wokół otwierania. Fotele sportowe z tyłu Isofix, podłokietnik. Cóż jeszcze? Mój podłokietnik, dość pojemny, z wejściem na telefon. No i lusterko z fotochromem. Ogólnie auto bardzo przyjemnie utrzymane. Myślę, że spokojnie mogę je Wam polecić. Bo rzadko się trafiałem takie modele, żeby nie były rozbite w Polsce, bo większość osób sprowadza je rozbite, żeby po prostu obniżyć koszt akcyzy z 5600 do 1000 zł. Cóż, zapraszam Was na odwiedzenie mojej strony Mavkar Automoto oraz też zaglądnięcie sobie na Instagrama Mavkar Auta i oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, zostawienie łapki w góry i subskrypcji kanału, bo może w jakimś czasie najbliższym pojawi się auto, które będzie Was interesowało. No i pamiętajcie, jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę Wam go dowieźć na lawecie. Ma u mnie też to auto gwarancję, można sobie ją przedłużyć do roku czasu. No i przy okazji pamiętajcie, że auto jest opłacone, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów, które przy 3 powyżej 2 litrów są naprawdę wysokie, jeżeli ktoś nie zapłaci akcyzy. Pozdrawiam, hej!